mogę poprosić Państwa z uwagi chociażby dlatego, że pewne informacje zostały przekazane do naszego społeczeństwa. To jest jakby pierwsza sprawa, bo prędzej czy później pewnie pojawi nam się pacjent z wirusem COVID-19. Tylko to jest pewnie kwestia czasu, ale jeżeli odpowiednio przygotujemy opinię publiczną do tego, jak należy postępować, że to nie jest wirus, że od razu, jeżeli ktoś zachoruje, to od razu musi umrzeć, bo to trzeba jasno powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie 3000 przypadków na całym świecie na całą populację osób chorych, więc to naprawdę jest znikomy procent. Oczywiście każda śmierć nie jest czymś, co wpływa na nas negatywnie, oczywiście, że tak, tak. Nie jesteśmy jakby na to obojętni, tylko podkreślamy, że zachorowanie na koronawirusa nie jest wyrokiem śmierci, to jest pierwsza podstawowa sprawa, to jest jak każdy inny wirus. Wzbudzanie właśnie jakiejkolwiek takiej sensacji, to co miało miejsce, tutaj nie chcę nikogo urazić, ale ja właśnie słyszałem, jak zostało to przedstawione, jak wirus się pojawił w Zielonej Górze, z jakim dużym entuzjazmem na ten temat mówił redaktor pierwszego programu Telewizji Polskiej, że już mamy, jest, to tak wyglądało, jakbyśmy go oczekiwali, żeby do nas przyjechał. To tak to można przekazać i mówić. Więc to też, jeżeli się pojawia, Państwo macie dzisiaj bardzo duży materiał z naszego spotkania, który na pewno zostanie wyemitowany w jednym cyklu, ale go można wykorzystać na przykład w wielu cyklach, ale też jest prośba taka, że jeżeli faktycznie pojawi nam się pacjent z COVID-19 stwierdzonym i on będzie 1, czy 2, czy 4, czy nawet 10, to też trzeba pokazać poniżej, że to nie jest coś, co po pierwsze zabija, co powoduje, ma powodować panikę i trzeba pojechać wykupić wszystkie środki ze sklepu i jakąś tam kaszę i inne rzeczy, bo to nie jest ten cel. Cel jest taki jak każdy inny, jest to bardzo podobne schorzenie i wirus jest bardzo podobny do grypy, on tylko i wyłącznie może mieć skutek negatywny dla osób z chorobami takimi, które są, często o których nie wiemy, ale to jest rolą naszych lekarzy, żeby tego pacjenta tak zabezpieczyć, tak zaopatrzyć, żeby on przeszedł jak najbardziej tą chorobę w sposób łagodny i żeby był sukces jego wyleczenia. Też nie jest powiedziane, bo się okazuje na całym świecie, że osoby, które raz zachorowały, mogą zachorować jeszcze drugi raz, trzeci czy czwarty, pewnie za 10 czy tam miesięcy, czy za 12 miesięcy będziemy do tego podchodzić jak do każdej innej grypy, ale na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, się pojawią się tego, oczywiście Państwa o tym poinformujemy, bo nie celę, że w naszym żaden sposób ukrywali tego typu informacji, żebyście Państwo na pewno poinformowani, ale z drugiej strony także pod takim artykułem, gdzie się oczywiście pojawi ze strony Państwa, to też, żeby było takie naprawdę wyważona informacja, bo to dotyczyć będzie ponad 150 tysięcy mieszkańców naszego regionu, więc to Państwo pomyślcie, co się będzie dzieje, jeżeli tylko 10% z tych osób spanikuje. To jest ponad 1500 osób i 1500 osób, niech nam się to jest przepraszam, 15 tysięcy, ja mówię 15 tysięcy osób, niech nam się tu zwali, to będzie ostrołęga sparaliżowana i my wszyscy będziemy sparaliżowani. I wtedy faktycznie jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie zamówić ostrołęgę, bo się wszyscy nawzajem pozarażają. Więc jak chcę po prostu pokazać, jaki może być scenariusz, tak? Niewłaściwego przekazu informacji. Cały czas uważam, że powinny się pojawiać informacje na temat koronawirusa, ale też informacje takie, które powinny pokazywać społeczeństwu, że to nie jest coś, czego się naprawdę trzeba obawiać. Trzeba normalnie funkcjonować, normalnie chodzić do sklepów, jeździć na basen, zachowywać wszelką w tym zakresie jakby higienę osobistą, chodzić do kościoła, nie bać się tego, funkcjonować jak każdy inny. Spotykamy się, mamy rodziny z grypą w domu i tak samo funkcjonujemy i ten jeden członek rodziny zachoruje, a drugi członek rodziny nawet po nim nic nie widać i przychodzi, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli się zachowuje, te wszystkie bariery związane z ochroną własną i osób, z którymi się spotykamy.